Zapraszamy Państwa do wysłuchania 1901 odcinka powieści radiowej W jezioranach. Rozumiesz ty coś z tego, Stefan? Oj, nic o nic. No bo co ja mam z tym zrobić, no co? No ale w końcu zgodziłaś się, Wandzia? No co właściwie? Właściwie tak, ale ja w końcu sama nie wiem dlaczego. No widziałem go, jak szedł od obory, że się tam kręcił przy tych twoich krzakach. Od rana za tym chodzi. Czy dam mu zgodę, żeby on to postawił? No ale dlaczego akurat kapliczkę chce stawiać? Nie mógł to znaleźć innego sposobu na zgodę? Mówi, że to miejsce na kapliczkę idealne. Jak ze świętego obrazka. No czekaj, a niby czemu? Właśnie. No, że w tej kępie bzów i przy rozwidleniu dróg. I że w maju słowiki tam są. I bezkwitnie, i słońca dużo przez cały rok. No pewnie tak, ale Wandzia, jemu przecież musi o coś chodzić, że akurat tam sobie umyślił tę kapliczkę stawiać. Bo już od kiedy on ją szykuje? No tak, gdzieś jak tylko zjechał tu z tego domu opieki, to sobie wybrał spore kawałki sosnowego drewna i wziął się do budowania podpór i dasz. No ja pamiętam, jak on do nas zaszedł te swoje piły ostrzy. No, ale od początku mu to po głowie chodziło. No i sam pierwtuśce coś tam gadał, że chce kapliczkę wyszykować. No i Maryi postać wyrzeźbić z drewna lipowego. Nawet już spory kloc na to znalazł. Ja wiem, stryjo z tą nowiną już tydzień temu do nas przyleciał. No potem to Heniek sam mnie zagadnął, czy ja bym była zgodna, żeby to przy moim płocie, przy bzach postawił. A ty co na to, Wandzia? No wiesz przecież, że się boję Wilczewskiego gorzej jak diabła. Nie. Więc mówię do Tuśki, spytaj, czy to ma być tylko na pokaz, czy naprawdę zamierza się ze mną pogodzić. No wiesz, chyba by Boga w to nie mieszał, gdyby nie chciał. Niby to wiedziałam, Stefan, ale wiesz, udawałam, że pierwszy raz słyszę o tej zgodzie i chciałam go byle czym zbyć, ale Tuśka prawie siłą mnie przytrzymała przy płocie, żebym obejrzała te zarysy kapliczki, bo jej to się bardzo podoba. Co? No, już tam stoją cztery słupy, zadaszenie, a on robi taki postument na figurę. No, Maryśka to oglądała i mówiła, że całkiem jest podobne do tej z filmu Boża Podszewka, co w telewizji idzie. Ja dochodzę do swojej furtki, a Heniek stoi i gapi się. Ja się gapię na tą przyszłą kapliczkę, a on się gapi na mnie. I tak stoimy. A przecież, wiesz, Ilka, jak ja go widzę, to serce mi do gardła podchodzi. A nogi mi miękną ze strachu. Takie ma ślipia dzikie. Ale przesadzasz, Wanda. No, co? Nie podoba się jej? Tak on do mnie gada. A ty? Co na to? Dlaczego ma mi się nie podobać? Owszem, kapliczka jak kapliczka. Mało takich. No to on w ten czas, on podszedł bliżej i mówi, żeby chciał ją ustawić na wieczystą zgodę. To ja na to, czy tobie, Heniu, można wierzyć? Bo ja przeciw zgodzie to nic nie mam. No, Wandzia, święty co? To on nie jest, ale wódki nie pije. O, cudzego też nie ruszy, a jak trzeźwiejszy, to i spokojniejszy. O, to dobrze, że mu pozwoliłem. Ale wiecie, ja się do cała już pogubiłam, no bo Heniek nastaje, widzę, że moja Tuśka też jest za nim. Zaraz, Wandzia. A może to Paweł ojca namówił, co? Paweł? Do czego? No, żeby Heniek pogodził się z Wandzią, jak to się mówi, na wieczność. Ale czekaj, no Jolcia, a co jemu na tym tak zależało, co? A nie, ty nie słyszałeś, jak tu kiedyś Jolcia mówiła, że Paweł coś jakby wywąchał, że Heniek poznał w domu opieki, no gdzie on tam jest, no, jakąś kobitkę i kombinuje, żeby ją tu sprowadzić. Bez rozwodu? Z Ludką Szulcową? Co wy? Nie tam. A skąd? Skąd Jola? Tobie? Od twojej Tuśki. A Tuśka znów od Pawła, bo przecież oni ze sobą mocno trzymają. Trzymają. Jak czasem Paweł coś tam naprawi, to wszystko. Oj, no nie wszystko, Wandzia, nie wszystko. Chyba ślepy by widział, jak on jest za Wiktorią. I to nie od dziś, no. A jakby coś było na rzeczy, że Heniek by kogoś do domu ściągnął, to Paweł tym chętniej by się naprzeciwko przeniósł. Znaczy do nas? No... Jakby go Tuśka chciała, to by usynowił dzieciaka z Zimonia i byłby za ojca rodziny. Ej, tam gadanie. Co? Jakie to ojciec rodziny, kiedy on nie ma żadnej stałej roboty? O, matko, a Wanda i Tuśka to co, zaraz mają? Bo po tych podwyżkach jak benzyna i elektryka poszła w górę. Och, Jezus Maria, jakby ona się związała z tym wilkiem, to... No to koniec świata. Oj, na koniec świata jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać. Wanda, coś, śpieszy ci się tak, czy co? Wandzia,
ja rozumiem, że ty masz do Henia uraz, ale Paweł to chyba co innego. Nie? Niedaleko pada jabłko od jabłoni, Irka. No, pewnie tak, ale nie możesz powiedzieć, żeby Paweł był przeciwko tobie. On tylko był przeciwko temu Zimoniowi, o. No bo wiesz, był zazdrosny o Tuśkę, o bić się nawet z nim chciał, no, ale za Tuśką to on był już, no, kiedy? Nawet myśleć nie chcę, że on by się mógł z nią zejść. Z wilka nigdy nie zrobisz barana. A to zależy, czy się ludzie kochają. O, są tacy, jak nie są bici, to nie czują, że są kochani. No, weźcie tych Boczkowskich. Przecież Kazek tak ostatnio leje Baśkę, że kobieta od 2 dni z wyrka nie wstaje. I sama powiedz, jak to jest. Człowiek żyje między ludźmi i nie wie nawet, przez jakie piekło oni muszą przejść w tym życiu. Mnie to mówisz, Ircia? A bo to ja mało przeszłam przez tego Henka. Mało on mi ogniem groził, studnie zatruwał, pochukiwał pod oknami noc. Cicho, Wandzia, co? Wandzia, bo tam ktoś się tarabali. O Jezu, byle nie Henek. O, no i co, stryju? Wrócił Staszek z tej zabawy? Bo wczoraj aż do północy Edek czekał na niego. Zaraz, jak to? To Edkowy Stasiek jest na Trojaka? No przepustkę dostał, panie święty nasz mundurowy. A ty nie wiedziałeś? Edzio ci nie mówił? Edek nie. Widziałam go wczoraj, tak koło południa. I nic. Pary z gęby. No, bo Staszek przyjechał na tę przepustkę tak dobrze pod wieczór, no. Przyoblekł się w cywilne ubranie i poleciał na zatory na tę zabawę karnawałową i jak kamień w wodę przepadł. No to żołnierz i wilk jedną drogą chodzą, panie święty. No nie, że stryjo gada. I co, do tego czasu z tej zabawy nie wrócił? No wrócił z rania, a tak się tłukł po chacie, że sobie myślał, że parobków jakiś za sobą sprowadził. No, albo co gorsza, jaką dziewczynę. Dziewczynę? A co, on nie chłop? Każda sprawa ma 2 strony. Stasiek, jak się dowiedział o tym, że rodzony ojciec zabiegał o kartę powołania, to przez to potem tak się zawziął, że nawet o przysiędze nie zawiadomił. No i Edek nie pojechał. Wiedział od Sulimirskiego, kiedy ta przysięga. Wiedział, ale też był taki zawzięty, że niby dlaczego syn mu nawet listu o tym nie przysłał. No i w rezultacie nie pojechał. Bogiem a prawdą, to miał wyrzuty sumienia, bo jak przyszła na święta kartka od Staśka, to mu ulżyło. Och, syn choćby i zbójowaty był, zawsze to syn, panie święty. Stryju, a co tam Staszek o wojsku opowiadał? Bo nawet tu do nas przywitać się nie zajrzał. No bo mu pilno było zaraz na tę zabawę lecieć na zatory. A ty mundur zrzucił, świątalne ubrania założył, krawata zawiązał i tyle go widzieli, panie święty. No tak, to teraz na Edka nie ma co liczyć. A w jakim sensie, Wandzia? No choć żeby on coś powiedział, co dalej z tym Henkiem. No, przecież Henek zawsze Edka uważał. No to może by Edek coś z niego wydusił, o co mu właściwie chodzi. No ale jak teraz ma Staśka na głowie, no to na pewno to cała będzie zajęta. No to, przecież Edek jemu sam grosz dał na tę zabawę, panie święty, żeby se chłopak miał za co głowę zapruszyć. No a teraz to nie kazał nawet Maryśce i Jolce głośno gadać, co by Stasiek swoje odespał. A ja to, żem tu do was przyleciał, co by się spytać, kiedy tu w kajfasze będą? No, a po co raptem stryjowi kajfasz? A po to idziesz, o, patrzajcie, no, co w tej gazecie piszą. No. Nasza dziewuchna mnie ją odłożyła. Znów coś o polityce? Gdzie polityka, niechaj chłop nosa nie wtyka, tak samo i w tym, o. Masz tu, Stefuś, no czytaj. Co mi skryj tu wpycha, no? Co mam czytać? No o miodzie. Nie widzi, co tu napisane na górze? Oj, no pokaż, Stefan, bo ty masz rękę za krótką, żeby się doczytać. O, skrzydlaci lekarze. Niby to o czym ma być? No jakże to o czym? No przecież wiadomo, że o pszczółkach, no. Jest tutaj napisane, co miody są na serce, na przeziębienie. No takie są tu tytuły. Jeśli chcemy się pozbyć wrzodów żołądka i 12. O, to dla Edka w sam raz. No, ale czekaj dalej. No, nie, co tam tu. No, że zapobiega miażdżycy, jest dobry dla cukrzyków. Dla cukrzyków? No, i że pyłek pszczeli ma ogromne właściwości lecznicze. No dobrze, ale czemu to stryjo przylecza z tymi kajfaszów pyta? No. A no, bo se pomyślał, co by im dać do ich sklepu. Mój miodek na sprzedawanie. No a co tak głową kręcisz, jak ten dzięcio, no? Ale stryju, ale odpada stryju. No, ale co, no przecież mam miodek ustały, dobry. Ale nie o to idzie.
Jak oni trzymają nawozy i środki produkcji, to im nie wolno nic takiego w firmie wystawiać. No pewnie, że tak. No co stryjo, nie wie, że na wszystko musi być papierek? No, miód to rzecz spożywcza, nie pasuje do asortymentu, co Zenek trzyma. Ja bym od was trochę wzięła. No dobrze, no. Ktoś chyba puka do sieni. No, jak do sieni, to znaczy, że obcy. Proszę, proszę. Oj, panie Pieszku. A we własnej osobie. Można, panie Bluszki? No, prosimy, proszę, prosimy. Proszę, prosimy. Nie chcę ja tak prosto z pola w tarabanie się. Może by jakiś miotli, że te błota do chaty nie A to tu jest taka brzozowa. No. Tam w kącie. Może ja miał szczęście na pańskiego brata trafić. No. No bo mam ja do niego taką patriotyczną sprawę. A, i przy okazji chciał ja jeszcze u państwa Jabłońskich zapytać, co to u pani Lepetowskiej wyrabia się, a? Pan wchodzi, pan wchodzi. Nie może być. To pani Wandeczka tu. A co pan taki zaskoczony? Uszanowanie dla wszystkich. Dzień dobry. O, Józef dobry. Tu jest. No przecież ja tutaj jeszcze, nie? A ty powiedz lepiej, Polikarp, co ciebie tu sprowadza? No ja po prostu bezlitosnie zdziwiony. Cóż to u pani Wandeczki przy płocie pan Wilczewski robi? Patrzę z lewej, patrzę z prawej, zabija, a wygląda jak jaka kapliczka w podobie wileńskiej. No bo to ma być kapliczka, tak? Z figurką Matki Boskiej. A niechże pan płaszcz zdejmie, bo się pan zaparzy. No, nie. Ciepło tu. Toż gdzie? Ja tylko zaszedłem, żeby spytać, coś to u pani Wandeczki robi się. A ja słyszałam, że pan ma jakąś sprawę do Edka Jabłońskiego. No i to. No. Toż ja z języka świdra nie robię. Owszem, do pana komendanta także samo ja zaszedłem. No, ale kiedy widzę, że śmiertelny wróg pani Wandeczki za jej plotem szasta się, tak pomyślał, że to chyba koniec świata, pani. Zaszedł ja do pani drzwi, znaczy się tarabanie, a tam nikogo zieńko. No taki pomyślał, żeby u sąsiadów wypytać. Cóż to takiego stało się, że na siedlisku pani Repetowskiej jej bezlitosny wróg coś w podobie jakby kapliczki stawia. No mówię, że to właśnie ma być kapliczka. Tak? Tak, na zgodę, panie Lewicko. No to z lipowego drzewa Heniek ją wymłodzi, panie Święty. Z obrazka wziął ci miarę i tam w tej kozuli ją wystruga, panie Święty. No. A szanowna pani Wandeczka, co zamówiła to u niego, czy ja? Nigdy w życiu sam zaczął stawiać. Na zgodę. Że Piechowicz, no, na zgodę. No, toż jakim prawem on na paninem siedlisku tak rządzi się. Ale nie rządzi się, no. No bo do mnie i do córki zagadywał, że chce akurat tam postawić. No jak? Bo to miejsce sam raz, a on chce w ten sposób te wszystkie krzywdy, co nam porobił, odkupić. Rozumie pan? Nie może być. Wpierw 7 plak egipskich, chciawszy bezlitośnie na panidy dom spuścić, a teraz to on taki miłosierny. Oj, panie Lewicko, no. Kapliczkę stawia. I toż ja chyba w cuda uwierzę. No co pan chce? Ludzie się zmieniają. Tak jak czasy nowe nastały. Aha, tylko że przeważnie na gorsze. Oj, Bożęciu, najprawdziwszą prawdę pan Jabłoński powiedziawszy. Syn ordy Mieczysława, co zawsze do mnie wujku zagadywał, jak ja jemu tylko trochę moniaków pożyczył, tak bezlitośnie pamięć stracił. Jak mnie wczoraj zobaczył, tak od razu na drugą stronę listeczki przekoldybał się. No, ale ja podszedł do niego od razu i mówię, słuchaj, Japoniec, bo jego Japoniec, wolaju względem tych skosnych i oczu. Słuchaj, Japoniec, mówię, ty mnie możesz tych moniaków nie oddawać, ale daj ty mnie za to ten sztandar naszej krużewnickiej sanacyjnej straży pożarnej, co to jego twój tatunio z Zabuga na tę ziemię przywiózł. Jak gadasz, sztandar? No. Przedwojenny.
Toż u mnie słowo droższe pieniędzy. Jego ojciec, orda Mieczysław Sztandar, przywiózszy na strychu trzymał. Aha. No, wilgotności on tam był. Także mnie prosto bezlitośnie z tego żalu wątroba do góry kopytami stanowszy. Tak ja teraz plunąwszy na ten pożyczony grosz, od Japońca ten sztandar wziął i tak pomyślał ja, że chyba patriotyczna rzecz, żeby jego nasza ochotnicza straż na pamiątkę miała. To dobrześ pomyślał, bo Edek akurat dzisiaj siedzi jakąś ci tam kronikę straży. No toż jak my stare Polaki nie będziemy za tę patriotyczną tradycję, to ty człowiecze tylko siadź się płacz. Bo gdzie tylko rozejrzeć się tam widać, jak jeden drugiego by w łyżce wody utopił. Teraz to człowiek człowiekowi wilkiem. O, ja tam nigdy za PSL-em nie był. No i jak idzie o te powiaty, to ja jemu powiem tak. Tu na wsi ma być nasz samorząd. No. Żeby my tu decydowali, na co nasze te grosze mają iść. To. Kto ma majątek, ten ma wziątek. Ja by po raz pierwszy to sam ogłosił, co Żarczyński. Znaczy, że co? Że jak nie PSL, to kto się za chłopską sprawą umie? No kto? Może Jagielliński? Ze swoją nową partią. Toż chyba, że nie Balcerowicz. Bo jak on poprzednio nastał, to te piegiery bezlitośnie rozłożył. No, chyba tak, jakby nie były przedtem rozłożone na obie lopatki. No. Ojej, naród chłopsko-robotniczy z fabryk on wykinąwszy, także na wsi teraz trudnowato żyć. No i powiedz pan, wszystkie zdziwione, czemu ta wieś nie poszła głosować? Czemu? A bo PSL niewiele robi z tego, co obiecywał, no. Inni też, ale inni też. Sam mówiłeś, że teraz w kupie to jedyna siła, która może znów wieś postawić. Nie. Tylko, że chłopi się mocno podzielili, nie wiecie, jak nigdy dotąd. A jak ta nowa koalicja poprze tego VAT-a na środki produkcji, a to co? Zaraz, co poprze, co? No idzie o podatek VAT. W Sejmie tylko nadzieja w PSL-u. Inaczej wdeplimy w kalabania i czort karty rozdaje. Bo pójdą w górę i nawozy, i maszyny. No to. Gadają ci mądre ludzie, co ten rok ma być chudy, no. Jak słonina na kozie. Sama widziałam w telewizji, jak jakiś ruski jasnowic czy wróż gadał, że zima nam dopiecze, a wiosna zaleje. O matko. Bo mają być znów powodzie, jak zeszłego lata. No, Wanda, ciebie nic złego nie może spotkać. A dlaczego? No, kapliczka rękowa cię uchroni od niszczenia. Och, jak nam to cała się w życiu nie odmieni, to nie wiem, ale chyba tylko wyglądać końca świata. A zaraz, coż to pani Wandeczka ma na myśli o tej odmianie mówiąca? A wie pan, jak pod dachem są takie trzy sieroty jak ja, Tuśka i ten mały, no to musi być jakaś ważna zmiana. Oj, panie Lepieszko, no niechżeż pan ściągnie ten płat, no mówię, że się pan no kiedy zaparzy. Ja bym najpierw chciał z panem Edzikiem ten sztandar umówić, czy jemu taki dar pasuje. A potem ja bym jeszcze do pani Wandeczki zaszedł. Idzie może Józef do siebie? No, tak my oba pokoldybamy się, a? No ja jeszcze póki co nie żegnam się. No dobrze. A co ciebie tak porychliło, policzą? Mówisz, u mnie niedziela to najlepsza pora, żeb ja dał rady z chaty wyrwać się. A masz ty przy sobie tego sztandara coś gadał? To gdzież? Ja byś taką świętą pamiątką po świecie szastał się. Ja sztandara od Japońca wziąwszy w celofana jego winął i mogę przekazać naszej straży. No ale w bezlitosnie uroczystej chwili, a nie tak. Ale dlaczego jego ten twój, jak mu tamten? No orda Mieczysław. No tak, czemu on jego już dawno nie oddał? No tobie na toż Józef nie wie, co na tym sztandarze było złotem wypisane. Co? A z jednej strony był orzeł w koronie, cały złoty. A z drugiej święty Florianie, módl się za nami. To co Józef myśli, że póki ta komuna była przy władzy, to my by w łapy taką pamiątkę dali. O, toż oni by ją bezlitosnie do śmieci wyrzucili. No a teraz jak nasi są przy władzy, przyszła pora, że ja chętny jestem naszej straży dać tego sztandara na pamiątkę.
kiedy to już u nas na wsi powstawały strażackie remizje. O Jezus, o Jezus. A co to, Józef, tak krzywo jedzie i tak stęka? Jakby ono chwata złapał. A bo doktory mówią, co ja ostrogę mam. O tobie to na stare lata Józef Zaulana zrobił się. To nie do śmiechu, lepiej chodaj spokój. No to cicho boję. Jak nie włożę ci na piętę filcowej wkładki, to mnie kłuje, że aż odpięty do głowy bije. No dobrze, dobrze. To niech on pomalu idzie, pomalu. A ty co się tak rozglądasz na boki? Ano ciekawość, czy Wniczewski dalej w tych krzakach kokosi się. Nikogo nie ma, ale tam coś poukładał. Bo ja specjalnie Józef od rodziny wyciągnął, żeby dowiedzieć się, co też pani Wandeczka ma na myśli, kiedy ci ona gada, że na jakąś ważną odmianę czeka. A? No bo ja ci wiem, to jest. No niech no Józef powie, jak tam jest między młodym Wilczewskim a panną Wiktorią, a? Jak ma być? O tobie, no jak ma być? No czy mają się oni ku sobie, a? A co ty masz do tego? No i coś on tak oczy wypuczył jak ta czerepacha. Toż wiadomo, że jakby ta panna Wiktoria z tym słodkim synem Wilczewskim sparzyła się, tak pani Wandeczka bezlitosnie by ucierpiawszy, jak to zawsze wdowa od młodego małżeństwa. No i bardziej by była chętna no wyjechać z tego siedliska. Aleś ty chytry, lepiecha. No, jak każdy zaburza. Żeby jego wilczy, no. Toż ja bezlitosnie chętny, że pani Wandeczce nieba uchylić, a Józef, no. Tyrpa, jakby ja ją ukrzywdzić chciał. A czego ty się tak oglądasz, polikaj? Czego? No patrzę, czy ten stary Wilczewski faktycznie chce krzywdy odkupić. No przecież widzisz, że tu w tych krzakach póki co to go nie ma, no. O ciekawość, czy on aby nie specjalnie tak chce ugodzić się, żeby wypchnąć z chaty tego Pawła do Rypytowskich, a? Właśnie, lepiecha. Edek! Co jest? Cicho, z czego ty to się tak drze? A bo gościa specjalnego ci prowadzi. Uszanowanie komendantowi. To widać. A coż on tak cicho szemrze? Oj, bo mój syn, co jest na przepustce z wojska, był na zabawie. No niech sobie trochę pośpi, bo dopiero nad ranem wróci. A, od tego we wojsku przepustka, żeby żołnierz posmiał się, a panna popłakała. Ale ja do pana komendanta z patriotyczną sprawą przykopywał się. Proszę, niech pan zdejmie ten płaszcz. Panie Lepieszko, o tu i o tu może. Jak w przedświąteczny czas nasze strażaki tak śliczniusio przy pożarze w rudnikach obsprawili się, tak ja wtedy pomyślał, że pora komendantowi dać dowód poszanowania. Ale o co idzie? Aha! Chce pan w imieniu społeczeństwa w Rudniki złożyć jakąś, no, dotację na rzecz naszej straży. To z miłą chęcią przyjmiemy. Dotacja przy tym to jest jak pchła przy słoniu. No co, pieniądz się rozejdzie. A młodym trzeba ducha teraz dodać. No co, takie mi ja myślał. Ale o co idzie? O sztandar. O jaki sztandar? Bo my swój mamy. A nie. Pamiątkowy sztandar z 27 roku. Orda Mieczysław, jak my przez ruskich byli wysiedlani, wziął jego ze sobą i teraz on u mnie jest. Ten sztandar. Prawdziwy? Ja z języka świdra nie robię. Najprawdziwszy, no prosto cud. Na jednej stronie wyhaftowany złoty orzeł w koronie, na drugiej święty Florian, a po bokach słowa Bóg, honor, ojczyzna. On orda, znaczy się, trzymał przed łbę skryty tego sztandara. No ale w ta pora chyba czas jego w remizji w Klimontowicach zawiesić teraz, a? Niechby młode widzieli, od kiedy strażaki już silą byli. A no to takie mi ja myślę. Idę, bo mnie ta pinta boli. Ma pan może przy sobie ten sztandar? Nie, no musi pan komendant do mnie osobiście przykoldywać się, żeby jego sobie w spokojności obejrzeli. Idę na to jak na lato. No proszę, wreszcie wojsko.
wstało. No, dzień dobry, dzień dobry. Późno się wróciło, to i późno wstało. O, mundur na nim leży jak na laleczce. A, musieliśmy się z sobą zamieniać, żeby dopasować jakoś. Ech, szef kompanii to gada w kółko, że jak żołnierz wygląda jak baba w ciąży, to przepustkę zobaczy dopiero po rozwiązaniu. A ciekawość zapytać, no, jak tam w tym wojsku teraz, a? Chętnie młody służą? Tak chętnie idą na ćwiczenia jak świnia w burze. Każdy by się opieprzał, kurde, a w wojsku jak nie trzymać się zasady, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to koniec balu, panno lalu. Zawsze cię jakoś szarża, czy te dziadki ze starszego rocznika uziemnią. Stasiek, a może byś ty co zjadł? A tam nie pali się. Jeszcze nie odparowałem, nie? No, znaczy się z niego dobry żołnierz, kiedy on tak raz, dwa przepustki dorobił się. No? Ach, inni wcześniej mieli, tylko na nas, kurde, taki los spadł, no. No bo mieliśmy taką lebiodę w kompanii, że przez niego no to co i róż to podpadziocha była. Dlaczego? Ach, tam chłopak chciał się koniecznie zerwać z woja. No, znaczy się, powiedział sobie, że wariata z siebie zrobi, ale musi się wydostać. Ojej. A było to po pierwszych nocnych ćwiczeniach, jak nas nie licho złachali i koniec mówi. Mogę do wariatkowa iść, ale w woju nie zostanę. To nie mógł się postarać o zwolnienie jakieś? Nie dali mu. Ojej. Nie umiał się tam w WKU dobrze wygadać. To i on wymyślił sobie sposób, że... Aż głupio mówić, no bo żeby stary chłop, kurde, lał dzień w dzień do łóżka, no to się przecież w głowie nie mieści. Do łóżka? Co? To znaczy, że ja. No co, nie zaskoczyło ci? No, on sobie postanowił znaleźć sposób, żeby go sami wylali za bramę jednostki. Dzień w dzień, to znaczy noc w noc, lał do łóżka. Rano pobudka, a jego materac mokry. Nas tam pierw to wszyscy się z niego podśmiewali, no bo jak to wygląda, nie? My na apel, a on przed szeregiem targa na plecach materac. Wojsko się śmieje, szarża sinieje z wściekłości, no bo kurde, no co to za wojsko jak leje do łóżka? Można powiedzieć artysta. No faktycznie artysta, bo on się wcale nie przejmował, że musiał przed całą kompanią przenieść materac i na korytarzu suszyć. Chłopaki się śmieli, a on swoje robił. Dowództwo chciało go wziąć na przetrzymanie, nie? Tam do lekarza wysyłali, on jakieś tam pigułki niby na zapalenie pęcherza dostał, no, wyrzucił je do kibla i dalej swoje robił. No. A co pan tak głową kręci, panie Pieś? No jak co? Dla mnie to bezlitośnie przykro prosto słuchać. Ach, ale wziął ich na przetrzymanie. Lał i lał, a my żeśmy się pokapowali, no, że on chce po prostu wylecieć za to za bramę. No i faktycznie tak było. Komisja wzięła i go zwolniła. No i chłopak wygrał, kurde, no. No. O, jak mnie przyszło służyć w sanacyjnym naszym wojsku, to każdy jeden był prosto dumny, że on za obrońcę ojczyzny jest. A teraz to jak słyszę, że każdy by chciał za te bramy, aby wylecieć. A po co to wojsko, jak nas i tak na to obroni, nie? Stasiu, teraz. Wczoraj coś gadałeś, że mieliście gadkę na temat pułkownika Kuklińskiego. No, że dowódca was pytał, czy wedle was to zdrajca, czy bohater, co przekazał plany stanu wojennego Amerykanom. No, zgadza się, no. Podpuszczali nas. No, i coś ty powiedział? No, powiedziałem, że zdrajca. Dlaczego? No, bo stara kadra tak na to patrzy, nie? A co miałem podpisać? No, mnie to wszystko wisi i powiewa. Jeden powiedział, że wedle niego to bohater. No to mu zrobili pranie mózgu przed przysięgą. Ale w jakim sensie? No, jak kto przysięgę złoży, to żeby nie wiem co robił bez rozkazu. Kurde, to pełna podpadziocha. No i ten gamoń do dziś przepuchy nie dostał. No tobie na... Otoż wedle mnie ten Kukliński ordera powinien mieć, o. Co? Edek, powiedz! Co się stało? Edek, co ja mam teraz robić? Edek,
Heniek mnie zatrzymał i gada, że jak te kapliczki w maju dokończy, to chce, żebyśmy razem do księdza poszli, żeby zrobić poświęcenie. Razem, słyszysz? No dobra, ale co ja mam do tego? Edek, no błagam cię, idź ty do niego, pogadaj, zorientuj się, czy on szczerze gada i co on chce naprawdę przez to uzyskać. Tobie powie, no chodź do niego, chodź. Wanda, daj żyć, chcę z synem trochę pogadać. Nie widzieliśmy się tyle czasu. No więc odmawiasz? Tak? Odmawiasz? A któż to jej powiedział? A ja to co? Sroce spod ogona wypak. Ja pójdę! Wysłuchali państwo 1901 odcinka powieści radiowej W jeziorach.